Siemanko, siema, 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 elo, dajcie znać jak nas widać, jak nas słychać, jak się macie, skąd klikacie i dzisiaj lecimy z bardzo ważnym tematem, zresztą jak co tydzień zawsze mamy bardzo ważne tematy, ale dziś akurat taki temat dotyczący tego co się wydarzyło na rynku, co się może wydarzyć na rynku, więc dzisiaj troszkę powróżymy tutaj z fusów, no, i to, co faktycznie zdarza się już na rynku, czyli o skamach związanych z portfelami, bo też wrzucałem dzisiaj na social media to, że jakimś dziwnym trafem od razu portfel Trust Wallet i kilka innych zainteresowało się użytkownikami i wysyła im po prostu jakieś maile i dziwne rzeczy. Także z tym też trzeba mega uważać. Poczekamy chwilę, aż tu się pojawią pierwsze komentarze. O, dzień dobry, wieczór z Wrocławia. Super, tutaj Magda. Klika z samochodu, ale jak prowadzisz, to nie klikaj ten. To może wiesz, gdzieś tam na stacji się zatrzym, albo możesz po prostu słuchać nas, jak y, tego, jak to się nazywa. Podcast. Podcastu, dziękuję. Olborg, o. Widać, że Dania też wita, także spoko. No sami sami zagrabaniczni ludzie dzisiaj to spoko. Dobra, to lecimy, nie przedłużamy na sam koniec, pogadamy tam o różnych rzeczach. Jeszcze na samym początku może zrobimy reklamę. Dajcie znać w komentarzach, jeśli ktoś z was jedzie do Berlina, wiecie, to już za niedługo. Widzimy się w Berlinie. My tam będziemy parę dni, także będzie okazja się spotkać, zbić pionę, może coś tam napić, jaką kawę, herbatę, zjeść ciastko. Zależy, kto co preferuje. No i myślę, że bardzo fajne wydarzenie się szykuje, no bo tak jak już mieliśmy tutaj live'a z, z organizatorami tego wydarzenia, no to mi się to akurat mega podoba, bo chyba pierwszy raz w życiu będę na tego typu wydarzeniu i w taki sposób zorganizowanym. Więc tu też jestem ciekawy, jak to w ogóle będzie. Z tego, co nam wiadomo, no to jeszcze mega ekipa z Polski jedzie, także tam w ogóle będzie wesoły autobus. Akurat my jedziemy samochodem, ale był tam zorganizowany wesoły autobus. Nie wiem, jak to daleko zaszło, czy jeden, czy dwa te busy będą. No ale dziś też już były e-maile na skrzynkach, żeby tam potwierdzić swój udział, zarejestrować wszystko, poprać aplikację. Także kto będzie, też pamiętajcie oczywiście o tym. A teraz już lecimy z naszą prezentacją. Decentralizacja. To słowo w sumie można różnie tutaj zinterpretować. Oczywiście, z tym, tak jak i dywersyfikacja, to i łączy się mi przynajmniej bezpieczeństwo, bo jeśli masz zdywersyfikowane środki, zdecentralizowane, tak też jakby w tym całym swoim ekosystemie. W swoim budżecie domowym, czyli w różnych miejscach, nie wszystko w jednym koszyku, to z tym też można powiedzieć, że wiąże się bezpieczeństwo tych środków, bo FTX nam pokazał, że nawet największa giełda nie chcę też tutaj za bardzo spekulować, ale tam podobno i polityka była zamieszana i różne takie rzeczy także bardzo mocno wspierana giełda wykoleiła się. I przy tym oczywiście zdarzyło się wiele nieprzyjemnych rzeczy. Znowu tragedie, znowu ludzie potracili pieniądze, i to już nie tylko ludzie, którzy nie mają tych pieniędzy, tylko potężne kwoty pieniężne zostały potracone, ponieważ z tej giełdy korzystały, korzystali też celebryci i różni tacy po prostu zamożni powiedzmy tego świata i ufali tej giełdzie, że ona po prostu zadba o ich środki. No a z tego co wiemy, to jest bardzo głupi pomysł, żeby trzymać wszystkie środki na giełdzie, i tak jak już to powtarzamy nieraz, warto nauczyć się po prostu zabezpieczać te środki u siebie. Wiem, że też ostatnio był temat poruszany, że tam CZ powiedział, iż ponieważ ludzie są zaleniwi, żeby nauczyć się obsługi portfela i czegoś, to teoretycznie dla ich bezpieczeństwa. Może bezpieczniej jest trzymać te środki na giełdzie i niech ktoś zadba o nich. Jednak ja jestem zdania, że tak jak w banku nie trzyma się wszystkich pieniędzy i powinno się mieć coś w skarpecie, to tak samo z kryptowalutami nie powinno się trzymać tych środków u osób trzecich, tylko u siebie. No a tu trzeba się nauczyć takiego wademekum obsługi, obsługi tego portfela, o obycia z kryptowalutami, obycia z pieniędzmi, żeby po prostu was. Nie okradli przez jakiś głupi błąd. Zresztą bardzo fajna sytuacja z trasdłoletem. Token urósł do góry na ponad 2,70 dolara, czy tam podbił 2,70. Ja oczywiście miałem te tokeny zabezpieczone, i pojawiła się okazja, żeby to sprzedać. Odezwało się do mnie z 30 osób, że kurczę, ale ja przeinstalowałem telefon, nie zapisałem sobie Seedów, zapomniałem, że w ogóle te tokeny mam. I to pokazuje kolejny raz, że to, że my mówimy, żeby korzystać z kartki papieru, zapisać sobie CD, -y, to mało kto po prostu to stosuje. I, I to jest przykre z mojej strony, przynajmniej ja tak uważam. Jest to przykre, nieodpowiedzialne, no bo rozumiem, że te tokeny były coś tam warte, 10 centów za token, czy tam 15, jak to dostaliśmy jako airdrop, plus akurat ja tam dokupiłem ale w momencie, gdy przyszła pompa na rynek, bo o tym też tutaj porozmawiamy i jest takie zainteresowanie tymi tokenami, no to on wystrzelił do 2,70. No to z takiego 10, 10 centówki za każdy token 2,70 dolara to już robi się jakaś fajna suma, a ludzie otrzymali z tego co wiem od 2000 tysięcy, 2,5 tysiąca, tysięcy tokenów airdropa. Więc to znów nie są małe pieniądze. Pytanie, za ile to sprzedałeś, czy w ogóle sprzedałeś, czy po prostu trzymałeś to przez niecałe dwa lata, tak jak ja. Chcecie coś tutaj dodać? Nie. Lecimy to, lecimy, dalej. to lecimy dalej. Decentralizacja. Co to jest w ogóle? O co tutaj chodzi? Jak wy to widzicie? Dla mnie jest to po prostu... Znaczy inaczej. Decentralizacja ja rozumiem tak samo jak dywersyfikacja w momencie kiedy już to przytaczałeś dzisiaj, bo jeżeli rzeczywiście gdzieś chcę mieć coś w jakiś sposób zabezpieczone, no to jeżeli będę to trzymał w jednym miejscu, niekoniecznie może się to w jakiś sposób opłacić i tak samo podszedłbym do tego pod tym kątem, że pomimo tego, że krypto słyną z tej decentralizacji i tak się dużo o nich o niej mówi w tym świecie, to potrzebbym też do tej decentralizacji pod tym kątem, że em, przeinaczyłbym ją na dywersyfikację portfeli, czyli nie na, wszy, nie na jednym portfelu trzymać wszystko, bo też mogą być sytuacje, gdzie coś się wydarzy, em, typu, nie wiem, jakiś hak, jakieś y, spalenie domu, cokolwiek, tracisz seedy, nie wiem, psuje ci się telefon, nie zapisałeś seedów, tak jak ci Twoi znajomi, e, no i wtedy tracisz dostęp do tych środków. A tak to w momencie, kiedy masz to na różnych portfelach, to mam wrażenie, że im więcej tych portfeli masz, tym jest mniejsze ryzyko, że do któregoś z nich nie będziesz miał sidów, bo często zakładanie tych portfeli znaczy często w zasadzie w momencie, kiedy zakładasz ten portfel, on na tobie wymusza, żebyś to spisał, a później jeszcze potwierdza, że to spisałeś, bo masz wpisać te słowa, które spisałeś w tej kolejności. No Także. Tu z pomocą ten notes, bo to trzeba sobie nawyk wyrobić. Ja sam często gęsto gdzieś, jak przynajmniej nie mogę, to staram się na przykład zapisać te CID-y, a potem je przepisać do notesu, do miejsca, gdzie one docelowo powinny być, a ten notes zazwyczaj warto mieć przynajmniej dwie kopie, no bo tak samo zaleje ci, pies ci to zje. Zresztą różne rzeczy się tutaj zdarzają e, z tymi zwierzątkami, że po prostu no, albo zjedzą jakiś notes, pogryzą, a czasami jest tak, że pamiętam też znajomy zapisał sobie słowa, ale zapisał to jak kura pazurem. Ja też mam pismo, powiedzmy ciężko do rozszyfrowania dla niektórych, a czasami po kilku lat miesiącach, latach jak coś piszę, to ja sam nie umiem po sobie przeczytać, więc ja akurat też mocno naciskam na to, aby używać dużych liter, czyli drukowanymi literami zapisywać te sydy, bo czasami jak coś pomylisz, no to potem tego słowa Ciężko odgadnąć. Teraz już ci podpowiada, często właśnie w tych portfelach, aplikacja, jakie to może być słowo. I to jest ułatwienie, a z drugiej strony to znów powoduje, że zmniejsza bezpieczeństwo, bo zwiększa się prawdopodobieństwo zgadnięcia tego słowa. Więc, wiecie, no wszystko ma swoje plusy i minusy, jednak tu też bym zabezpieczył się sam przed sobą i stosował przynajmniej drukowane literki. Co chcesz, Michał, dodać? Tak, podobno wystarczy znać tylko pierwsze cztery litery, żeby poznać już resztę, resztę tego słowa. I najlepiej to w ogóle mieć taką płytkę metalową, i wtedy też się nie pomylą żadne słowa. Takie płytki też Ledger, wydaje mi się, że sprzedaje, ale też jest taka firma Steel Seats, się nazywa. Ja robiłem hmm. research ostatnio, jeżeli chodzi o te płytki. To Też by... robiłem. Ale moment, no, bo tak. mówiliście o tej decentralizacji, a wy to zupełnie panowie źle rozumiecie. To po pierwsze. Bo ja, decentralizacja tak. to jest wtedy, Na... kiedy zarządzasz tym portfelem, zarządzanie tymi portfelami jest zdecentralizowane. To znaczy, że jakbyś miał ten portfel, to byś od, oddał dostęp kilku osobom i kilka osób by zarządzało tym portfelem. To jest wtedy decentralizacja, że nie ma żadnej jednej. No i tak miał jednostki. być blockchain bitcoina. Tego, tego teoretycznie są przykładem kryptowaluty, blockchain bitcoina, że miało być zdecentralizowane, nie miało być oparte o jeden podmiot, a tak naprawdę. Ja przynajmniej widzę taką patologię rynku, że wyrastają nam tutaj hegemony na tym rynku, tak jak mamy Binance, mamy FTX, gdzie oni trzymają pieczę nad środkami ludzi, tysięcy ludzi i setkami milionów dolarów. Nie swoich pieniędzy, tylko znów od ludzi, i to jest znowu centralizacja, więc to no się Tak, tutaj... no bo to są centralizowane giełdy. No to proste, że tam jest centralizacja, ale chodzi bardziej chodzi o to, o monopolizację rynku, bo są jest na przykład cztery duże giełdy i te cztery duże giełdy mają 95% całego wolumenu, nie? Jak pada jedna giełda, no to się okazuje, że tracą wszyscy. Mówiliście o tym FTX-ie, że to była giełda, duża giełda, i że tam retailowcy potracili kazę. Retailowcy to jest pikuś, bo to była no. giełda przede wszystkim dla inwestorów instytucjonalnych. I Mówię, tak że tam tak, była Słuchajcie, tak jak Almeda. Sponsorowała dużo projektów, to oni zwykle wymuszali na tych projektach, że jak oni im zapłacili, żeby oni te pieniądze z, spłacili na... z powrotem na FTX-a, że oni tam będą bezpieczne. A oni wiecie, co robili? Oni je wypłacali do Alamedy, która dawała je kolejnym projektom. I później ci te projekty znowu je oddawały i tak się to kręciło. Czyli jak prawdziwy bank, po prostu tylko coś im gdzieś nie pykło. Jak prawdziwy ZUS. Bo coś im gdzieś nie pykło, bo się zalewarowali. No, mówię, ta cała wizja tej decentralizacji znów tutaj gdzieś dostała po dupie, bo jednak widzicie, że niby są giełdy scentralizowane. I nawet giełdy mówią same od siebie, bo to ja często widziałem, żeby nie trzymać środków wszystkich na giełdach. To nawet giełdy mówią i to jest OK. Tylko że ludzie są na tyle leniwi i to bym może powiedział i nieodpowiedzialni, że albo im się nie chce nauczyć zarządzania tymi środkami i trzymania tego u siebie, bo też boją się, że ktoś ich może okraść, schakować portfel i tego typu różne rzeczy. Jednak jeśli używasz w odpowiedni sposób te, te portfele, masz je podzielone też oczywiście na kilka portfeli, to co mieliśmy live'a ostatnio i Michał to bardzo fajnie tłumaczył z tym skarbcem i kolejnymi innymi portfelami, to rzadko kiedy zdarza się to, że ktoś ogoli ci ten skarbiec. No bo ten skarbiec ma naj, najmniejszą yy, ekspozycję na rzeczy, które ty robisz na co dzień w internecie. To tak samo, jak już któryś raz to mówię: nigdy nie powinniście mieć podpiętej karty do płatności do Twojego głównego konta bankowego. Zawsze powinniście otrzymywać wypłatę, Cokolwiek trzymać oszczędności na koncie, do którego nie ma karty, a dopiero potem ustalacie budżet, wysyłacie, przesyłacie te środki. To jest darmowe, przesłanie środków na inny rachunek, posiadanie subkonta i korzystanie z tego. To samo w kryptowalutach. Moim zdaniem potężnym błędem jest tak samo trzymanie kryptowalut na jednej giełdzie. Na, oczywiście, jak masz to na wielu giełdach, też to ciężko jest z tym zarządzać i wszystko znaleźć, bo ja znowu ostatnio się logowałem gdzieś tam i znalazłem znowu jakieś tokeny, bo też wypłacam, troszkę e, chcę zrobić z tym porządek, ale to samo tyczy się Twoich pieniędzy. Nie trzymaj wszystkiego w jednym koszyku, w jednym banku. Rozdziel to. To jest ważne, moim zdaniem. Mo możecie się z tym zgadzać, a nie musicie. Wiele osób po prostu z tego lenistwa korzysta tylko i wyłącznie z jednego prowajdera, z jednej firmy i to jest wygodne, to jest mega wygodne, ale tak jak widzicie, nawet to co powiedział Michał, są cztery największe giełdy i dopiero potem wychodzą syfy, jak taka jedna giełda upada, bo wychodzi na to, że jedna z tą drugą miała powiązania, one sobie pożyczały kasę, różne dziwne, krzywe akcje tam wychodziły. To samo z Crypto.com jest dużo food. Jeżeli chodzi o Crypto.com, no to też chciałbym tutaj trochę się do tego odnieść, bo akurat ja jestem w sytuacji, gdzie ja mam moje środki, które miałem z i które cashowałem wcześniej, to wyjąłem, ale zostawiłem sobie kwotę X, którą chcę trzymać, chcę stejkować, chcę wierzyć, znaczy źle wierzyłem, że ta giełda jest legitna i wszystko jest OK, ale teraz wyszło parę rzeczy, które mi. Personalnie, prywatnie też się nie podobają, i moje zaufanie, jeśli chodzi do tej giełdy, mocno spadło. I tu też z ekipą, już nawet wcześniej, nawet po tym Celsjuszu, nawet przed Celsjuszem, już wypłacaliśmy środki z różnych giełd. Oczywiście nie da się wszystkiego wypłacić, jeżeli handlujesz tymi środkami, ale jeśli masz jakieś środki, które nie są ci potrzebne, które wiesz, że i tak będą leżeć przez najbliższy rok, dwa, trzy, czy po prostu masz Moonbega, no to nie trzymaj tego na giełdzie, bo przesłanie dzisiaj środków z portfela na giełdę to trwa kilka sekund i dziś tak naprawdę już nie jest jakimś tam turbokosztownym zabiegiem. Tym bardziej, że mamy bezse i te opłaty to są na poziomie jednego dolara, czy tam pięciu. To nie jest 100 dolarów za transfer Ethereum, tak jak to było wcześniej. Ja bym do tego dodał jedną rzecz, a mianowicie, bo powiedzieliśmy coś takiego. Znaczy, pierwsza rzecz to jest to, że ty niewyraźnie piszesz. To jest nieprawda, bo wczoraj twoje, twoje CD bez problemu rozczytałem na tym zdjęciu, co wrzuciłeś i sobie wybrałem z tego portfela, co się dało. Tam, e, natomiast... tam tylko był FTX, trochę Das Coina, e, Luna i UST, więc luz. No, to, ale w dużych ilościach to przy tych drobnych cenach zrobiły fajną robotę. E, ale co do tego, hmm, poczekaj, bo. Chciałeś się i mi wyleciało. A, już wiem, co chciałem powiedzieć. Ja kiedyś miałem ten problem, i to jest rzecz do poprzestawiania sobie w głowie, że mi się nie chciało wypłacać tego na portfele, ale nie z lenistwa. Mi się nie chciało wypłacać na portfele, tylko miałem takie nastawienie i myślenie w głowie, że jak będę miał to na portfelu, to jak to spompują, to mogę nie zdążyć to sprzedać. Finalnie i tak tego nie sprzedawałem, pompowali, ale takie myślenie właśnie miałem. I sądzę, że to myślenie może spotykać więcej osób niż tylko mnie. I przez to oni tego nie robią. A to też jest do poprzestawiania sobie w głowie, tak jak powiedziałem. Tylko, że dziś, trzymając na portfelach, one tak naprawdę tutaj możemy przejść już dalej. Mają opcję tego, że można korzystać z decentralizowanych aplikacji, które umożliwiają nam wymianę tego do, może nie do Fiata bezpośrednio, tylko właśnie do tokenów stablecoinowych. Teraz zobaczcie tutaj, też mamy kilka wykresów cen. Akurat poszła pompa na, na TWT, czyli na Trust Wallet Token, tak chyba on się nazywa, czy Trust. No i ja zdecydowałem, że jeśli dojdzie do dwóch dolarów, to sprzedam większą część. Jeżeli pójdzie wyżej, sprzedam kolejną paczkę. No i też tak zrobiłem. Dodatkowo pisałem Wam na telegramie, jak ja zrobiłem, jak to rozegrałem i że na tym udało mi się, no bo tak można powiedzieć, udało mi się, bo ja w ogóle zapomniałem o tych tokenach, że je mam, bo było po prostu, jak przyszła pompa, mi się przypomniało, zdążyłem je przelać na giełdę. Zdążyłem ustawić ordery, zdążyłem poczekać i wyciągnąłem z tego więcej niż zakładałem, bo wyszło na to, że 1300% jestem na plusie na tej pozycji. I to jest tylko i wyłącznie na tokenach, które ja kupiłem kiedyś, bo jeszcze dostaliśmy AirDropa, którego ja oczywiście trzymam i czekam na może 5 dolarów, może 6, nie wiem, już mnie nie interesuje to, ale częściowo sprzedałem też tokeny Trusta i zakupiłem sobie SafePala i Coin98, ponieważ z mojej perspektywy tam też może przyjść jakieś większe FOMO. Oczywiście jest tak, że CZ zaczął gdzieś pompować Trust Walleta, no bo ja słuchałem audycji na Twitterze i on mówił, że to jest bezpieczny portfel, że ty masz sid -y, że w ogóle oni tego na serwerach nie przechowują i tam to tak jak to powinno wyglądać. Dla mnie takim portfelem też jest Exodus, jeżeli chodzi o portfel SafePal też jest spoko, można to się pobawić go nim, poużywać. C98 pamiętam jak dziś, że kupowaliśmy te tokeny jak one wchodziły w ogóle na giełdę Binance. Była możliwość brania udziału w presale'u, gdzie ja brałem udział. Akurat na nich nawet nie wiem, czy jestem na plusie, bo tam parę sztuk udało mi się kupić, ale tak jak mówię, dlatego że zarobiłem na tokenach TWT, a i tak je trzymam długoterminowo, to żeby zdywersyfikować trochę swój portfel postanowiłem kupić dwa czy trzy kolejne tokeny, które nie wiem co dają. Ja jestem gotowy to trzymać rok, dwa, trzy. Zresztą widzicie, że już nie raz pisałem cierpliwość wynagradza najbardziej, bo wiem, że są screeny w internecie, ktoś na dźwigni zarabia tysiąc procent czy ileś, tylko finalnie liczy się to, ile ty wyciągasz stamtąd pieniędzy, bo postawić 10 dolarów i wyciągnąć z tego tysiąc procent to żadne ryzyko, ale u mnie przez Cierpliwość 1300% to tak jak pokazywałem tam, bo tu raczej nie mam nic do ukrycia, to jest ponad 14 tysięcy dolarów. To jest zysk, który ja stamtąd wyjąłem. I to tu moje. Zdaniem... Pytanie... No no, mam... no, tu było pytanie na czacie, co daje ten token? Jeśli chodzi o ten TWT i. SafePal to są tokeny government, ale tego C98 to nie wiem, nie pamiętam. Pamiętam, że wtedy to był lunchpool launch albo launchpad na Binance właśnie, bo oni z tego co pamiętam inkubowali ten, ten projekt właśnie. Michał, jak będziesz... Ja zainstalowałem wczoraj, wczoraj ponownie ten portfel C98, jeszcze znalazłem BNB na nim, bo zapomniałem, że tam coś wpłacałem, więc tak to widzicie, jest jeżeli masz tego za dużo, ale dlatego, że mam SIDA to bez problemu mogę to sobie odtworzyć i to też nie teraz czekaj e... czekaj, czekaj bo Michał jeszcze jakbyś wyjaśnił co to są tokeny governance bo nie każdy może wiedzieć A. no governance to jest w ogóle słaba funkcja bo to jest funkcja która daje ci możliwość wpływania na różne różne propozycje które tam są dawane poprzez społeczność czyli możemy Zarządzać tak jakby tym protokołem. Jeśli mamy odpowiednio dużo tokenów, to możemy realnie wpływać na rozwój danego projektu, chociaż no, z historii wiemy, jak to. Czasami bywa, dużo tych projektów jest płynne, czasami jeśli potrzebujemy przegłosować daną propozycję, a mamy dane środki, to można też skupić dany token, zagłosować, później go sprzedać. Różne tam mechanizmy są, czasami to działa lepiej, czasami gorzej i tak to. Tymi głosowaniami wygląda. też różnie jest, bo zobaczcie, nie wiem czy ktoś się interesuje na przykład ekosystemem Waves'a. Z tego co ja gdzieś tam słyszałem i były jakieś spekulacje, że tam ziomki razem z gościem, który jest tam CEO, oni mają największą ilość tokenów i oni sobie przegłosowywują co chcą i jak chcą. Nie chcę tu spekulować, nie chcę tutaj mówić, że to jest dobry projekt, zły projekt, tak samo jak tutaj. Chciałem bardzo mocno zaznaczyć to, że ja zamieniłem część mojego zysku na te tokeny. To nie jest żadna porada inwestycyjna. Tak jak wam już pisałem nieraz, to ja to zrobiłem, ja tu biorę ryzyko na klatę, biorę ryzyko to, że to może spaść do zera, a oczywiście chciałbym, żeby to rosło na przestrzeni czasu. Jak te portfele będą się rozwijać, czy to w ogóle będzie miało jakiś wpływ na cenę tych tokenów? Ciężko jest powiedzieć, bo teraz ktoś powie, a to skąd Ty wiedziałeś, że ten token wystrzeli? Nikt z tego nie wiedział. Tak naprawdę nikt tego nie wiedział. Ja wiedziałem, że y, może mi dać zarobić ten token, bo go kupiłem przecież wcześniej I, ja, i dał zarobić, bo jak ja go kupiłem po 15, 20, 23, chyba 25 centów, sprzedawałem go po 51 centów, czyli dało mi 100%, wyjąłem swój wkład. Więc byłem na zero, plus jeszcze troszkę zysku e, wtedy przytuliłem. A dopiero po prawie dwóch latach, bo to było między grudniem a styczniem 2021, czyli mamy znów powoli grudzień 2022, czyli mamy e, a, grudniem 2020 i, 20, i styczniem 2021. No to prawie dwa lata cierpliwego czekania, czy nawet zapomnienia, zap Tokeny zostały zapomniane przeze mnie. A tu pach, przychodzi taka pompa i, i jest zarobione tysiąc parę procent. I znów wszyscy, o, bo teraz to każdy potrafi zarabiać. To tak nie jest. Mówię. Budujcie sobie moumegi, zbierajcie sobie tokeny, które uważacie, że mogą dać coś więcej na rynek. I teraz jak zobaczycie to, dzięki temu, że upadła ta giełda, no to ludzie stracili potężne zaufanie do giełd scentralizowanych. To już kolejny raz z rzędu, bo upadał MTGOX, upadały markety, upadały różne polskie giełdy zagraniczne i zawsze jest ta sama historia pisana, tylko mało kto wyciąga z tego wnioski. I ludzie dalej trzymają te środki na tych giełdach i najgorzej jak trzymają całe środki albo jeszcze jakieś pożyczki, pożyczone pieniądze. To już jest w ogóle dla mnie absurd bo trzymam to, co mogę zamrozić, to, co ewentualnie mo mogę stracić, i nie ma to żadnego większego wpływu na moje życie. A tutaj znów są tragedie ludzi, nie tylko ludzi, no bo teraz y, ciężko jest nie ufać funduszom, tak? Chociaż ja mówię, dzisiaj to ja już nikomu nie ufam, bankom nie ufam, funduszom, politykom to już w ogóle nie należy ufać, bo oni mówią pod publikę. Tak samo te wszystkie fundusze to jest gra pod publikę. Dajcie nam pieniądze, My będziemy wiedzieć, co z nimi zrobić. No i finalnie zobaczcie, jak to się zawsze kończy, nie? Tutaj macie portfele sprzętowe. Czy jeszcze coś chcecie dodać, Michał, do tego? Nie, czekaj, mówiłeś, że, że wszyscy zarabiają. Przecież teraz to nikt nie zarabia. Teraz to wszyscy tracą, panie. Jak nie, traderzy tak, że... zarabiają. Ja ciągle słyszę, że zarobił, że tutaj. Tam, to nie pokazują tylko te procenty, te screenshoty, co porobili sobie w hostie to wstawiają teraz. Teraz, to tam wiesz, to bolą, teraz to mówi, ja w grupy sygnałowej zapisałem za 250 dolarów w miesiąc, powiedzieli, że lekko pomnożę 1000%. No bo ludzie szukają gdzieś zarobku, żeby gdzieś wycisnąć jeszcze albo od, odrobić to, co stracili. Jeśli chodzi o te tokeny, to faktycznie użyteczność ich jest trochę słaba. Ja też przytrzymałem tego drogą. Także jak to wywaliło, to po prostu wszedłem sobie na ten trust wallet, wyciągnąłem go z puli płynności, która zarabiała przez te dwa lata i go sprzedałem, bo, bo wydaje mi się, że nie ma sensu tego trzymać. Yy, może ten, yy, tam są, jeśli chodzi o użyteczność, to chyba staking jest dostępny, a tak to, to za bardzo nic tam nie ma. Dobra, możemy lecieć z tymi portfelami sprzętowymi. Mamy tutaj tak, trezora. Jeśli chodzi o Trezora, to słyszałem, że można go schakować, jeśli wie się jak, to przez hardware można uzyskać dostęp do tego portfela, który jest tam zainstalowany, więc nawet jest wideo na YouTubie, które pokazuje jak to zrobić, więc moim zdaniem jest to słaby wybór. Kolejny po środku prawie jest Ledger. Ledgera chyba wszyscy znają, wszyscy używają, mamy dwa modele SK i XA. Problem z tą ESKOM jest trochę taki, że ma bardzo ograniczone miejsce, więc można tam zainstalować tylko kilka. Aplikacji, jeśli instalujecie Bitcoina, to może zmieszczą wam się tam jeszcze dwa portfele, ale to później się go usuwa, po prostu można zainstalować inny portfel, obsłużyć się. Wiadomo, że takiego Ledgera to nie używacie na co dzień, tylko to jest właśnie ma być ten skarbiec, który podłączamy raz na jakiś czas, więc to w sumie nie, nie powinien być żaden problem. Zresztą najlepiej jest sobie zapisać swoje adresy publiczne. I jak robimy tam depozyt, to nie musimy go tam podłączać, bo po co, tylko wysyłamy swoje krypto na ten adres i tyle. A Ledger może sobie gdzieś leżeć nawet w drugim końcu świata. Ty mówisz o tej starej Esce, bo ja mam tu jeszcze taką starą Eskę i tu mhm. faktycznie nie da się instalować wielu aplikacji, bo one zajmują tam ileś megabajtów, ale ten nowy Ledger S+, który jest dostępny teraz w sklepie, działa na tej samej zasadzie co Ledger Nano X, czyli ma te same funkcjonalności i on nie ma tylko baterii. Łączysz to tylko i wyłącznie przez kabel. Ma całkiem już nowoczesny wyświetlacz i jest dopasioną fo formą e, tego S starego na zasadzie działania tego nowego. Czyli tu to jest nowy Ledger tak jakby czyli X Plus. Tak, możesz zainstalować ileś tam tych aplikacji, działa to identycznie. Jest Ci tylko potrzebny kabel, żeby to podłączyć, i tutaj nie ma z tym najmniejszego problemu. A tak jak mówisz, jeśli by zdarzyło się tak, że braknie Ci tam miejsca, to jeśli odinstalujesz sobie portfel, to on tam nie ginie, bo Ty klucze prywatne masz zapisane na tym portfelu i po prostu możesz tym wachlować w jedną lub w drugą stronę. Ale tak jak tu już piszecie, widzicie i w komentarzach, no to nowy S, i zastanawiam się, czy by nie zrobić jakiegoś konkursu, bo mam ich tutaj kilka, więc mógłbym jednego oddać komuś. Nowy S Plus ma funkcjonalność tego Xa, ale nie ma tylko baterii. Ta bateria w sumie. A, i Bluetootha nie ma, czyli nie połączysz tego bezpośrednio przez Bluetooth z yy, telefonem, nie? Ale tak jest. No, ale to jest lipa, bo na kablu jest podsłuch. No jak masz chiński kabel, pisze tutaj, ale tu jest normalnie oryginalny. A, one są produkowane we Francji, także nie powinno być problemu. Czekaj. We Francji są produkowane, tak, na bank. Na chińskich części. Paris, Francja. No to Francja, no. Na nie no, ja sobie robimy przecież. Ale nie, ogólnie i tak jeszcze ja dodam tutaj, żebyście też nie robili takiego rana na te portfele, bo tak naprawdę w dużej części... I to bardzo bezpiecznie możecie też przechowywać środki na portfelach komórkowych. Jeżeli macie, na przykład, stary telefon, czy tam drugi telefon, którego nie używacie, możecie śmiało. Tak, możecie śmiało ten telefon zresetować do e, ustawień tych serwisowych, czyli tych, jak dostaliście go z, z pudełka. Fabrycznych. I, fabrycznych, dziękuję. Brakuje mi dzisiaj słów. I po prostu zainstalować tam tylko aplikacje, które wam są potrzebne. Nie instalować dziwnych aplikacji, ale zrobić sobie z tego portfel. I możecie mieć takiego ledgera w formie telefonu, gdzie te nie będziecie instalować, nie będziecie z tego korzystać. Możecie to trzymać offline i tylko jak potrzebujecie, będziecie łączyć to z internetem. To też jest taka alternatywa, a nie że teraz biegniesz na stronę i kupujesz portfel ledger za 300 czy tam 400 zł, a masz tak naprawdę urządzenie leżące w szufladzie, które może spełnić podobną funkcję. Więc to też jest taka alternatywa, jeśli ktoś się dzisiaj boi i chciałby te środki wypłacić na już. Nie wiem, czy będzie promocja na ledgery, bo rok temu nie było promocji na Black Friday, dwa lata temu chyba była. Zresztą ja też kupiłem te ledgery nano S, więc ja mam i S. I mam ledgery Nano S, bo to pokupiłem w promocji, jak była ostatnio. Teraz nie wiem, czy na Black Friday coś będzie, ale może pojawi się okazja, że będziecie mogli sobie taki portfel zakupić. Także, no, na spokojnie do tego musicie podejść. Jeszcze Dobra, bym... mogę jeszcze jedną alternatywę, jeśli chodzi o taki portfel sprzętowy, bardzo sprytną. No. Spisujemy sobie naszego SIDA w pliku tekstowym. Pakujemy go na kartę SIM poprzez jakiś kamerę albo poprzez normalnie czytnik. I na tej karcie SIM mamy zapisane SIDy swoje. Ale jak? Bo ja te chyba z czegoś nie skleiłem. Jak pakujemy? No w, no w pliku tekstowym normalnie masz zapisane SIDy, tak samo jak na USB. Możesz. A, dobra, klej już. Dobra, Tylko, że dobra. chodzi o to, że taką małą kartę SIM można łatwo gdzieś schować, nie? SD. Nie SIM kart. SD. SD, no, SD. No, bo sim card to jest do telefonu. Ja tego nie kleję. Co no, SD, mówię? taką do karty pamięci, a, jak no to... w aparatach mają, nie? No. kleję, czyli na... użyć to jako pamięci przenośnej, ale też najlepiej dwie, trzy karty, bo takie karty lubią się zepsuć. No. Tak Mam samo jak pisanie, na USB trzymacie, to lepiej mieć z dwa zabezpieczenia. Jaki portfel na telefon wybrać? No. Tak jak już gdzieś powtarzamy, któryś raz z rzędu, można śmiało zainstalować sobie Exodusa. Można zainstalować sobie Trust Wallet, MetaMask i Coinomi. Ja mam te cztery portfele, bawiłem się nimi, korzystałem, testowałem, bo tak jak mówię, musisz znaleźć to co jest wygodne dla ciebie. Też nie chciałbym tu wychwalać któregoś portfela, który jest najlepszy, bo tak jak mówię, jeżeli jesteś aktywnym użytkownikiem i korzystać z różnego typu aplikacji, czy to DeFiowych, czy z stron pod airdropy. To tutaj będzie potrzebny ci inny portfel, bo na przykład Exodusa nie podłączysz już tak prosto jak MetaMaska z tymi aplikacjami czy Trust Walleta. Jeżeli chodzi o Ledger, to Ledger, wiem, że był problem kiedyś do odebrania airdropa z chyba Osmosisu, jeżeli tam tak trzymał no. swoje atomy. Więc tu też trzeba podejść do tego z pewną z pewnym dystansem, i po prostu wybrać to, co dobre jest dla ciebie. Kepler, jeżeli masz ekosystem Atom, to Kepler, moim zdaniem, jest bezpiecznym portfelem, ale jest na tyle bezpiecznym, jak go bardzo bezpiecznie używasz. Czyli jeśli będziesz to łączyć w jakieś dziwne strony, podpisywać jakieś kontrakty, e, instalować dziwne rzeczy na komputer, to prędzej czy później to nie jest tak, że to ci się nie przytrafi, tylko kiedy coś się znajdzie, że na przykład schakują ci dostęp do komputera. Jedynie to, co jeszcze możecie uratować z takim eksodusorki, z takim Keplerem czy ze stakingiem Atoma, to że jak odstejkują ci to, co masz na tym portfelu, to musisz czekać ileś dni i możesz uprzedzić tego hakera, zanim oni to zdążą wypłacić. Wiem, że tak Michał miał. Zapisał sobie nawet czas i wypłacił to przed hakerami, czyli był o krok przed hakerem, bo też mu chcieli środki zwinąć z portfela. Które oni uprzednio odstejkowali. Już miałem chyba w tym miesiącu nawet, już miałem ze 4 albo z 5 takich osób, które też właśnie miały sytuację. Bo był jakiś Trojan, który właśnie yy, wy, wysyłał ludziom port te sidy z Keplera. I dużo ludzi ostatnio do mnie pisało, że właśnie stracili dostęp, że ktoś im odstejkował Osmo albo Atoma. I ten, i też właśnie czatowali w konkretnym czasie no te, no te swoje tokeny. Niektórym się w większości się chyba udało odratować z tego, co wiem. Nikt mi nie pisał, że mu się nie udało. No Także chyba wszyscy tym, odzyskali. Trzeba no. z tym uważać. Kepl i Osmosis bezproblemowo działają z Ledgerem, No tak, może dzisiaj już bezproblemowo, pewnie oni to ulepszyli, ale mówię, był taki problem, to było dwa lata temu, że po prostu z tym Ledgerem był problem, żeby to odebrać, żeby potwierdzić tą transakcję. Mówię, oni też się rozwijają, więc to też trzeba po prostu śledzić na bieżąco, co się dzieje, nie? Chodziło o odbieranie airdropów, i często te, te aplikacje nie są przystosowane właśnie do Ledgera i, i często później wracają jakieś. Piotr pisze, że on by sobie kupił portfel. Piotrze, na te twoje miliony xRP już dawno powinieneś mieć portfel sprzętowy, czekaj tylko na ten Black Friday, jak. Jak Marek mówi, i ten, i bierz tego ledżera. No. Ja ci nawet reflinka dam, to będziesz miał ten, ponaganiamy trochę. Albo okay. mówię, zrobimy dzisiaj konkurs, tylko musimy wymyśleć jeszcze przez tego live'a zasady tego konkursu. Nie wiem, udostępnienie tego live'a i może z dopiskiem, dlaczego to ty masz otrzymać tego ledżera, a my wybierzemy najlepszą odpowiedź, coś w ten deseń. Macie jakieś Ale na jakiej, na jakiej platformie? Ja myślę, że y, Twitter. Twitter? Tak. Dobra. To trzeba nas oznaczyć jeszcze. Tak. To zaraz wymyślimy, to zrobimy. O, zrobimy tu konkurs i ktoś y, z osób, które dzisiaj nas oglądały, otrzyma od nas po prostu Ledgera nowiutkiego, zalakowanego. Zresztą ja tu mam jeszcze. O, pochwalę się do, na, na burżu poszedłem. Ja tu jeszcze mam tyle, także może być grubo. M, za jakiś czas. Także dziś oddam jednego. A zresztą pomyślimy. Dobra, wróćmy do tych portfeli sprzętowych. Tutaj mamy tego Yubikeya. Dużo osób z, z grupy mówiło, że używa i że bardzo poleca. Ja nie testowałem jeszcze. A pamiętam, że chyba go zamówiłem i mi nie przyszedł. Czyli W ogóle była promocja. Można było no. dwa kupić w dobrej cenie. Ja też tego no. w końcu nie zamówiłem. Ale tak jak mówisz, ktoś korzysta, używa. Tylko z tym też trzeba bezpiecznie podchodzić i tak naprawdę tutaj musisz zadbać, że jeden leży gdzieś w sejfie w miejscu i jest backupem, bo jeśli zgubisz, to znów jest po tobie. Nie? To tak jakbyś CD zgubił i, i się już nie zalogujesz. No tego oni w parach sprzedają, nie? Tak, wiem, że jeżeli giełdę tym zabezpieczysz, to też oczywiście giełda tak jak podwójną weryfikację, czyli tam Auti czy Google Authenticator, Potem to zdejmą, ale to znowu jest cała procedura, czyli weryfikacja ponowna, udowadnianie, że to twoje konto. Także lepiej jest dmuchać na zimne, pozabezpieczać to wszystko. Nie? Opowiedz coś więcej o tym SafePalu, bo to też ostatnio głośno się zrobiło. Ja mam aplikację, ale nie posiadam tego urządzenia fizycznego i coraz głośniej jest o tym SafePal, że to tak właśnie na popularności rośnie ten portfel i fajnie też wygląda, tylko pytanie... Po co to ma wyglądać, jak to ma, dzia jak to ma działać, nie? Sejf jest fajny. Nie wiem, gdzie go dałem teraz. Nieważne. ważne. Pal jest fajny, a nie, jest. Jest tak mały, że go nie mogę znaleźć. Normalnie. Taki jest No to jak karta kredytowa, to, a nie grubszy. Fajny. No i tu jest taki mały ten. Mały wyświetlacz, z tyłu jest kamera. Tutaj jest kamera, on nawet jest ten. Nie zdjąłem. No i trzeba przy każdej transakcji trzeba właśnie skanować tą kamerą e, kod QR na naszym telefonie i trochę długo to trwa, czasami trzeba wykonać 15 skanów na jedną transakcję, także może być to trochę uciążliwe. No takie portfele sprzętowe to nie są portfele do użytku na co dzień. Także tu trzeba mieć to na uwadze, nie? Ale tak to to spoko. E, trochę trzeszczy takim chińskim plastikiem jest bardzo tani, bo on Kosztuje chyba 29 euro czy co, coś takiego. Jest problem z wysyłkę na UK, ale chyba do Polski normalnie wysyłają. Czy do Polski nie wysyłają, a do UK wysyłają? Do UK wysyłają, a do Polski nie wysyłają, bo Tomek to zamawiał od nas przecież. I coś jeszcze mogę dodać. Bardzo funkcjonalny portfel, dodają tam dużo sieci. Jest nawet Luna, Aptos, także są w miarę tacy. Aktualni mamy dostęp do dapsów, mamy dostęp również do konta binance, który jest niezweryfikowane, więc możemy sobie kupować lub sprzedawać krypto prosto z naszego portfela sprzętowego. Bezpieczny, no pewnie tak bezpieczny dopóki ktoś Ci go nie zajuma i później go posperuje z tym portfelem, no ale to dodatkowo musisz musi znać twój, twój ten twój kod, nie? Także no, podobna sytuacja jak z ledżerem. Jeśli nie znasz pinu, jeśli nie masz yy, tego portfela sprzętowego, no to nie powinno się z nim nic stać, nie? No właśnie. SafePal Taka... 49. Tutaj technolon krypto napisał. No a możliwe. Możliwe. Ale to w porównaniu do Ledgera to i tak jest połowa, bo Ledger e, SK kosztuje 79, nie? Mm -hmm. 79? Zaraz sprawdzę. S+, S plus, już ci mówię. Ja piszę ten tweet konkursowy. Czekaj. To jest tak, jak człowiek na, na szybko coś. Przeczytaj ten prywatny zobacz. Tutaj mam 2300 koron, czyli jakieś 1000-1150 zł. No, coś takiego. No to powiem tak: jeśli chodzi o ledżery, to nie jest na nie urządzenie. Eee, można poczekać na jakąś promocję, eee, także na no, ten Black Friday oni zwykle mają tam promkę. Tak, nie? No, teraz ale... zresztą po tym upadku widziałem, że bardzo szybko zareagowali i dali też tam promkę na, na Ledger te eski. Po, po upadku FTX było od razu promka, także można było coś tam sobie kupić. Dobra, możemy przejść w sumie dalej. Tutaj mamy przydatne narzędzia, jeśli chodzi o zdecentralizowane aplikacje. No i mamy takie portfolio trackery typu DeBank albo Zerion. Służą one mniej więcej tak jak Blockfolio, tam po prostu wrzucamy adres do naszego portfela i pokazuje nam nasze środki, bardzo często pokazuje nawet kiedy dokonaliśmy zakupu, więc nie musimy już tego sobie później wpisywać w te zwykłe portfolio trackery, te scentralizowane takie aplikacje. Super fajne, D-Bank i Zerion. Później mamy dwa takie portfolio trackery, ale tutaj możemy sprawdzić, co mamy na przykład na farmingu, gdzie mamy jakieś stakingi. Wiadomo, że nie wszystkie te aplikacje są od razu obsługiwane przez Aboard albo Nansen, ale Nansen generalnie ostatnio wykupił Aboarda, więc trzeba te profile, które obserwowaliśmy sobie na Aboard, trzeba je migrować na Nansen i Nansen robi super robotę, bo oni również skanują nft -ki więc można czasami spojrzeć jeśli ktoś robi jakieś machloje jakaś kolekcja NFT to można to elegancko wyśledzić na Noncenie no i później mamy dwa brydzie, czyli Rango i Hop Protocol, tu generalnie jeśli potrzebujemy przenosić jakieś tokeny z jednej sieci na drugą, to wbijamy albo na jedno i na drugie i tu bez problemu, tylko warto pamiętać, żeby mieć jakieś środki na opłatę transakcyjną na danej sieci, z której będziemy przenosić te tokeny. W ogóle mocno się to rozwija ten rynek z tymi właśnie i trackerami i z narzędziami. Też dużo airdropów jest gdzieś właśnie ogłoszonych, jeśli chodzi o to. Dzisiaj zresztą też pisałem, z Michałem, co z tym airdropem Metamasku, też był ogłoszony token, niby tam że miał być jakiś airdrop, ale póki co airdropa nie widać, mamy. Ten, Dzisiaj nagrałem no, jutro będzie wideo. No, mamy zrobione te całe słapy, co to tam wszystko trzeba było. I tyle. Wiem, że był jakiś adob na Metamasku, ale to już nie pamiętam, jak się ten token nawet nazywał. Pewnie jak urośnie do kilku dolarów, to mi się szybko przypomni, więc to też gdzieś coś dostałem kiedyś. A to nie wiem, ale tutaj było pytanie o Coinstat. Coinstat nie znajduje się na tej liście, ponieważ jest to aplikacja scentralizowana i można tam, nie wiem czy można obserwować, tylko. Jeden adres, albo coś takiego. Tutaj chodzi mi o to, że śledzimy dany portfel. Po prostu wpisujemy adres portfela i mamy wszystko, co tam na tym portfelu się znajduje. Co mamy dalej? Narzędzia. Później Ju, mamy teksty. Tak, to jest bardzo ważny temat. Tak jak mówię, przez to, że kolejny raz ludzie tracą zaufanie do seksów, czyli do scentralizowanych yy, giełd zcentralizowanych podmiotów, to znów może być taki ran na te wszystkie zdecentralizowane, tylko też tu zaznaczam, tam też jest ryzyko i trzeba naprawdę uważać, co się robi, gdzie się podpina portfel, jakie się robi transakcje, na jakie strony wchodzisz, sprawdzać to dwa razy, na pewno nie klikać w linki, jeśli ktoś Wam podsyła, chce Wam coś pomóc, czy dostajecie maile, bo będzie znowu, nawet nie będzie, bo już jest, to nawet nie muszę być czarodziejem, wysyp różnego rodzaju skamów, ludzi, fake kont, które będą chciały cię w turbo sposób uświadomić, pomóc ci stworzyć portfel, czy ewentualnie odzyskać środki. Jeśli macie jakieś pytania, coś takiego się zdarza, czy nie jesteście pewni, to lepiej napiszcie do nas na Telegramie, czy napiszcie na Discordzie Wrzućcie, że coś takiego się pojawiło, i po prostu my wam postaramy się na te pytania odpowiedzieć. Nie że klikacie, bo jak już to zrobicie po fakcie, to już naprawdę jest bardzo ciężko cokolwiek zrobić. Przykład kobiety, która straciła 80 tysięcy złotych i też dała się naciągnąć na jakieś tam forexowe rzeczy, a finalnie skończyło się na kryptowalutach i wysłała środki gdzieś tam. I to jeszcze w najgorsze, najgorsze jest to, że to są środki pożyczone. Z banku, więc to jest pod pożyczkę 80 tysięcy złotych. To to nie jest mała kwota. I yy, jeżeli ktoś nawet ma pracę, no to zobaczcie, jak później ciężko jest to w ogóle odpracować, a nikt wam no, nie zwróci tych środków, jeśli już wy to gdzieś wyślecie. Ciężko potem to jest odzyskać, nie? No, raczej ciężko. Ja próbowałem dzwonić do babci blockchain, żeby mi cofnęła tą światło zgasło, ale nie, nie dało rady. Także na nie, dobra, nie dobra, kolejna giełda, trochę więcej sieci, tutaj możemy więcej więcej swapów zrobić. Mamy Ethereum, Arbitrum, Optimism, BNB Chain, Polygon, Gnosis, Phantom, Avalanche i Aurora. Aurora to nawet jeszcze nie zdarzyło mi się używać, ale no bardzo sporo jest tych sieci i mm, zgubiłem słowo chodzi mi o to, że dobrze się rozwinęła ta giełda w ostatnim czasie, pamiętam jak dostałem pierwszy od OneIncha to była tam tylko Ethereum, a teraz proszę bardzo ja Dobry, w ogóle idzie. wolę używać OneIncha bo nawet jeśli ją używasz to dostajesz jakieś tokeny chyba jako cashback z tego co dobrze sobie przypominam jak wykonujesz tam transakcję. plus jak ostatnio kupowałem tokeny na DEXie to przez Uniswapa Coś mi tam nie chciało pójść, a przez One Incha poszło bez problemu, pomimo tego, że One Inch wymieniał to przez Uniswapa czy tam przez coś. Więc jeżeli chodzi o tego, nie wiem jak to się faktycznie nazywa, agregator czy, czy jakoś, że po prostu on korzysta z najlepszej, najtańszej czy najszybszej oferty tego, co tam sobie zaznaczysz w danym momencie i pomaga sobie innymi DEXami, ale finalnie transakcja odbywa się u nich. I tam też jest pewnie jakieś minimalne fee wzięte, ale mi naprawdę się tego one-incha dość dobrze używa. Tak samo jest Dextool. Też często używaliście, może Wy używaliście, jak szukacie różnych shitcoinów czy tam low capów. są Dextool, jest taka aplikacja i tam też można tradeować. Ale jak tam będzie chciał kupić token, to on jest dużo droższy czy jest dużo gorszy przelicznik ceny niż na takim one-inchu. Też to zauważyłem. No, bo Dex Tools też agreguje, i na Dex Tools to właśnie widać wykres, jeśli chodzi o te wszystkie deksy, nie? Mhm. Dobra, możemy lecieć dalej. Następny mamy Osmosi Zone. No to tutaj mamy główny DEX, który operuje właśnie na całym ekosystemie Kosmosa. Więc jeśli coś potrzebujemy wymienić, to właśnie ładujemy to tam. Też bardzo duży Airdrop w zeszłym roku. Kolejny mamy Pancake. Pancake. Tutaj akurat mamy trzy sieci tylko: BNB, Ethereum i ostatnio dodany Aptos. No z tym Aptosem to też nie wiadomo, co będzie, nie? No ale Dex już jest. Co jeszcze? Mamy jeszcze coś, czy to już koniec? Nie, to już w sumie mamy koniec. Dobra, dopchaliśmy się do końca dzisiaj. E, mamy jeszcze śmiało 9 minut, więc możemy jeszcze przejść w pytania i zobaczyć, co się tu dzieje. Może ja coś jeszcze pewnie wymyślę. Mam już napisanego posta, jeżeli chodzi o Twittera, to znajdziecie to na moim Twitterze, oczywiście tutaj to dam. I wymyśliłem coś takiego, czyli wygraj Ledgera Nano Plus, tam wartości około 350 zł, także całkiem sporo. Co należy zrobić? Dać retweet tego posta, oznaczyć Hajsocholicy, Marek, Porwoł, Lewicz, Michał, Kuba, e, STAA, to tu też znajdziecie i napisać kilka słów na temat dlaczego masz się stać nowym posiadaczem tego ledgera. My postaramy się tutaj wybrać najciekawszą odpowiedź i po prostu e, ktoś takiego ledgera od nas w, po prostu otrzyma. No tak to mogę powiedzieć. I myślę, że to jest chyba e, dobry moment na tego typu konkurs. No bo też ostatnio już wspominałem, że może się coś takiego pojawi ale tak naprawdę nie było takiego FOMO na te ledżery, a teraz no to jednak przy upadku tych giełd i tego, co się tutaj wydarzyło, no to niestety, ale różnie to bywa, nie? No. Co tu mamy jeszcze pytania? Zdecentralizowane dywany. Curve? Curve to jest raczej aplikacja też jako DEX do wymiany, ale tam i można stake'ować kryptowaluty z tego, co, co kojarzę. W ogóle też ostatnio ktoś mnie pytał o staking Ethera, jeżeli nie masz 32 sztuk. Jest coś takiego jak LidoFi, Lido.fi. Ja nie wiem, na ile to jest bezpieczne, jak to wygląda. Ja akurat z tego nie korzystam. Mam tam wrzucone jakieś drobne tylko dla testu. Wiem, że tam ktoś też mi pisał, że niby to jest rekomendowane przez wiele osób, ale też uważajcie z tego typu aplikacjami, ze stronami, gdzie się łączycie. Najlepiej jest postawić NODA u siebie. No, to jest najbezpieczniej, bo sam masz nad tym kontrolę, a tak znowu gdzieś tam na smart kontrakcie wysyłasz te środki czy udostępniasz. Jeżeli chodzi o delegowanie środków przez różne delegatory, czy tego typu rzeczy, no to czy ADA, czy Kosmos, czy, czy te wszystkie kryptowaluty, które delegujemy, no to tutaj my nie wysyłamy tych kryptowalut do tych osób trzecich. Oni po prostu tylko mają podgląd na saldo i dzięki temu, że widzą lub tak jakby wypożyczysz ten podgląd, to ciężko jest technicznie Wam tutaj omówić, mają po prostu... Do tego dostęp, że widzą, że tyle i tyle masz kryptowalut, i po prostu według tego, jaki masz udział w tej całej sieci, ty otrzymujesz później nagrody ze stakingu czy z delegowania danej kryptowaluty. Dałeś to na Twitterze? Czy, czy nie Ta dałeś Twitterze. jeszcze? Już wrzucam. A. Już rzucam cyk. Wrzuciłem, wrzuciłem na Twitter. Tutaj kopiuję ten. Hashtagi się mi już nie zmieściły, niestety. Tu macie ten post, a ja też rzucę tutaj wam w komentarzach. Możecie śmiało posiać to w internecie. No i zobaczymy. Ja będę pierwszym, który da retweetach. <grym> a, ty masz, a ty masz tego starego Esa Ledgera. No widzisz. Tylko Michał, pamiętaj napisać, czemu masz wygrać. nie? Właśnie, czemu masz wygrać. Nie wiem. No bo mam starego, no. <grym> Nie, no żartuję tylko, ale retwita dam, żeby ludzie widzieli przecież, nie? No poszło, już jest sześć retweetów, całkiem fajnie. No zobaczymy. Myślę, że to nie nie ostatni tego typu konkurs u nas. Nie możemy robić losowań, nie możemy robić tego typu rzeczy, tak jak wiecie, to jest nielegalne w Polsce, nie mamy pozwolenia. Ale konkurs i wybrać osobę, która da najciekawszą odpowiedź tutaj jak najbardziej możemy. Zresztą tak samo i w ten sam sposób rozdaliśmy bilety na te wydarzenie. W Berlinie, więc takie rzeczy można sobie tutaj robić. Oczywiście ja też wrzucę jeszcze informacje na Discord. No, jeszcze kiedy rozwiązanie konkursu? Za tydzień na live. Za tydzień na live wybierzemy, powiemy, kto, kogo wybraliśmy. Także całkiem długi czas, jakby, jakby nie mówić. Czyli macie tydzień, żeby się zastanowić, co napisać fajnego. Możecie wierszyk. Co tam chcecie, nie? O FTX-ie ostatnio fajne wierszyki chodzą i memy, także możecie wymyślić, co tam chcecie. To już po prostu wasza inwencja twórcza tutaj pokaże, co chcecie nam przekazać. Czekajcie. Nano S. No i chyba tyle. No nie mamy tutaj już więcej pytań. Retweet poszedł. Kamil. No i bardzo dobrze. To jest pytanie, czy Kukoń im padnie. No nie wiem. No. On już padał tyle razy, że, że ciężko powiedzieć, czy jeszcze raz padnie. Dla swojego bezpieczeństwa, mówię, my też nie chcemy tutaj wprowadzać fudu, straszyć kogokolwiek, ale dla swojego bezpieczeństwa, do tego byś czuł się komfortowo. Jeśli masz holdy, nie trzym tego na giełdzie. No to jest proste. To jest naprawdę proste. To, że ja mam pieniądze, środki kryptowaluty na giełdzie i korzystam z różnych narzędzi, które tam tradują, to też się grubo zastanawiam, żeby przy tym fudzie po prostu to wypłacić i anulować na przykład te tradowanie na jakiś czas. Ale z drugiej strony ja jestem gotowy podjąć to ryzyko, bo jak tam stracę tysiąc dolarów, czy tam pięć, czy ile tam mam, to mnie nie będzie to miało na mnie dużego wpływu. W moim życiu się nic nie zmieni. Stracę, ponarzekam, napiszę wam, że mnie ogolili, że to giełda do bani i w ogóle i to tyle. A jeśli trzymasz wszystkie swoje kryptowaluty, które na przykład nazbierałeś przez rok, dwa, to naprawdę to grubo bym się zastanowił, co z tym zrobić. Pomyśl, czy chcesz to stracić albo zablokować przynajmniej na jakiś czas, bo to nie chodzi, że giełda się zwinie. Blokują depozyty, blokują wypłaty. Koło kryptocom naprawdę tu się zrobił młyn, i ja na przykład mam tak jak już wam mówiłem, na stakingu, ale ja mam na Keplerze na stakingu. Mam, miałem, korzystałem z tych superchargerów. Ja wypłaciłem tokeny z giełdy Cryptocom po to, by mieć to na portfelu. A co tam się z nią wydarzy, nie wiem. Mogę zawsze potem albo na Dexie wymienić te Cryptocom, te tokeny, czy akurat Keplera można bez problemu połączyć z Osmosisem i tam wymienić na inne tokeny. Tym nie ma żadnego problemu, nie muszę tego w ogóle wpłacać na żadną giełdę, plus ja mam staking i nawet jeśli ja to odstekuję, to i tak muszę czekać tam 18-20 dni, plus to jest mój moonbag. Ja po to to zbierałem, żeby tego nie sprzedawać, mam tam ileś kwotę, ale to też jestem gotowy wziąć to na klatę, jeśli z giełdą nic nie będzie, olać to. Niektórzy znowu jest też druga wersja zaczynali skupować te kropki. Przecież są osoby, które piszą, "O, ja kupuję coś tam, coś tam. Nie wiesz, co tam się tak naprawdę dzieje. Mówię, oni popełnili wiele błędów, które mi się nie podobają. E, na pewno dystans, e, na pewno oberwią za to, ale jak będzie, czy już ich spisywać na straty? Nie wiem. To samo kukoń, cokolwiek. Nexo to samo. Tokeny Nexo ja nawet ostatnio wypłaciłem, bo też niektórzy mówią, no mam tokeny Celsjusza, to ja sobie trzymałem na Celsjuszu. To ja mam tokeny Nexo, to trzymałem sobie je na Nexo, tak? No ale teraz, jeśli oni coś zrobią, zamrożą wypłaty, zamrożą handel, coś się wydarzy, to co ja zrobię z tymi tokenami Nexo na, na Nexo? No nic. Więc ja już, żeby się zabezpieczyć, wypłaciłem tokeny Nexo na Binance'a i nawet już mi się chyba sprzedały, bo tam ustawiłem 100 loss'a. Że po prostu się ich pozbyłem, czy jakby leciały na pysk, to ja po prostu się ich pozbędę i wtedy przynajmniej mam inne kryptowaluty albo stablecoiny. A jakbym to na Nexo miał, to co mi potem? To, że tam dostanę 5% rocznie, dziś moim zdaniem ryzyko jest za duże, by trzymać te środki na giełdzie i dać się złapać. Może, może to trochę za, za trywialnie powiedziane, złapać. Dać się skusić. Tymi procentami, by tam przesłać wszystkie moje kryptowaluty. No, sorry, ja przynajmniej umiem dzisiaj obsługiwać się dexami, obsługiwać się stakingami, eee, korzystam z świadomością z LP-poolów, czyli z liquidity poolów. To też już nieraz Michał powtarzał, jak działa ta strata, ponieważ tam, jeśli masz dwa różne tokeny, jeden rośnie, drugi spada, to tam. Pojawia się różnica cenowa, i to też jest ryzyko utraty wartości danych tokenów. Ludzie na to nie zwracają uwagi. Ludzie tylko i wyłącznie zwracają uwagę, bo tu dostanę 500%. Jak się, jak się ta strata nazywa, Michał? Nietrwała strata, bo ona hmm. jest nietrwała, dopóki nie wyciągniemy tej płynności, wtedy ta strata staje się trwała. Tak, impermanent in, in, in loss, to mi brakowało znowu polskiego słowa. Poczytajcie yes, o tak. tym, podejdźcie do tego naprawdę z dystansem, na spokojnie, nie, nie róbcie nic w biegu, czytajcie maile jak dostajecie, dokładnie, nie klikajcie od tak w linki, starajcie się robić wszystko z głową, bo naprawdę szykuje się bardzo burzliwy czas dzisiaj, przynajmniej w tym okresie, gdzie ludzie nawet doświadczeni, i to już nieraz historia pokazała, że nawet ci, którzy wydaje im się, że są bardzo doświadczeni na tym rynku, że są od lat, popełniają takie błahe błędy, że albo gdzieś wysyłają kryptowaluty, albo ktoś ich okradł, albo zapominają sid -y, co dla mnie to jest naprawdę absurdalne, że jeśli ja jestem 6 lat na rynku kryptowalut, to ja sobie nie zapiszę przynajmniej w dwóch miejscach SID-a. Ja wiem, że potem na przykład jak widzicie, zmieniłem telefon i znalazłem tam te BNB na tym tokenu, na tym portfelu C98, tak? I zapomniałem, że to tam jest. Więc tu już nie chodzi o to, że zapomniałeś czy coś. Zawsze jest fajną niespodzianką, jak logujesz się gdzieś po roku i masz na przykład 500 dolarów. To jest lepiej niż logujesz się gdzieś za rok, a tej aplikacji w ogóle nie ma. Więc lepiej jest logować się gdzieś, gdzie masz nad tym kontrolę, masz CDY. I jakbym nie miał tego, albo bym miał niewystarczająco to zabezpieczone, to bym już stracił dostęp do tych środków. Tak jak wiele z Was, które mi pisało, że kurczę, szkoda, bo ja nie mam SID-ów, zgubiłem telefon, zresetowałem. I często też ludzie popełniają błąd, pomimo tego, że telefon, aplikacja wymusza na Was zapisanie tych SID-ów, to ja to zrobię później. I potem to jest tak odkładanie, później, 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 potem się dzieje coś z telefonem, i potem już nie ma możliwości zrobić tego później. Więc też z tym uważajcie i bądźcie odpowiedzialni sami za to, co robicie i za te środki, które tam macie. Bo tak samo jak dziś wielkim ryzykiem jest podejmowanie handlu na dźwigni, tradowania, jeżeli ktoś się nie zna, czy korzystania z różnych narzędzi, których nie do końca rozumiesz. Na środkach, których tak naprawdę nie chcesz tam zaangażować, to też jest głupota, bo wiele osób często gęsto też wyciąga taki wniosek po czasie. Miałem kryptowaluty, miałem Bitcoina, miałem tam BNB, miałem Ether, ale ja sobie to wziąłem, zamiast to trzymać, to wziąłem sobie i zacząłem tym handlować. I wiecie jak to się kończy finalnie? To, że już potem tego nie masz, bo po prostu przegrasz to z rynkiem. Też bym bardzo na to uważał. Ja nieraz przegrałem siano z rynkiem, nieraz próbowałem, więc dziś ja pewne kryptowaluty wolę mieć, zapomnieć, że mam. Mówię, przyjdzie taki czas, to nawet tak jak mówię, zdziwiłem się, że 1300% dało się zrobić na e, TWT, a ja w ogóle o tym nie myślałem. Dla mnie to jest wisienka na torcie, bo ja zrobiłem to, co chciałem, zrobiłem mój plan, wyjąłem mój wkład, zostawiłem sobie munbega i dziś Czytam wczoraj, wisienka na torcie, 1000% czy nawet więcej niż 1000% zysku. Nawet niewyczekane, bo zapomniane, że to w ogóle miałem. I tak mam często. I teraz jak też wiele osób mi mówi, no ale trader zarabia i on zarabia systematycznie. <laughs> Nie znam traderów, którzy zarabiają systematycznie. Znaczy można zarabiać systematycznie, ale oni też cały czas chodzą między tym, że tracą, zarabiają. I naprawdę ciężko na rynku, czy forex, czy kryptowalut, jest znaleźć tradera, który w finalnym rozrachunku, nie mówię miesiąca, dwóch, trzech, bo oczywiście zdarza się, że zarobi duże pieniądze. A najczęściej zdarza się tak, że potem te duże pieniądze straci. Ale jeżeli zapytasz kogoś, kto traduje i chce się tym zająć na cały etat, żeby ci pokazał wyniki, na przykład z trzech ostatnich lat to niech wam się przyzna, ile razy w tych trzech latach został wyzerowany kompletnie z depozytu. Mało kto o tym mówi. Wszyscy mówią, bo ja zarobiłem, bo to... To jest tak samo jak z obstawianiem bugmacherki. Jak tobie się uda wytypować mecz, to jest krzyk, turbo, fajnie, zajebiście, bo wygrałem. A jak podliczysz, ile razy próbowałeś i ci nie siadło, to finalnie tak samo traderzy są ciągle w stracie. Też nie chcę tu, wiecie... Pokazywać, bo, bo ja nie wiem. Ja nikt mi statementu nie pokazał. Najlepsze jest to, że jak pytasz, pokaż statement, no to. E, woda w usta, nie? mnie mogą zapytać. Topowi, topowi traderzy, topowi researcherzy. pracowali w takich platformach na trading deskach, w takich firmach jak Alameda Research, Celsius Network, Triaros Capital. I tych film już z nami nie ma. Także jeśli chcecie być zawodowym traderem, to. Teraz kolejna rzecz. Wiem, że przeciągam już tego live, ale znów mi odpaliło. Pogadamy sobie tym. Jest wiele osób, które przychodzi na ten rynek jako nowi. Ja już dążyłem stracić, zarobić, zostać oszukanym, zostać okradzionym, zostać schakowanym. Naprawdę dużo rzeczy przez te 6 lat się mi przytrafiło. O czym my mówimy, ostrzegamy, że takie rzeczy będą się zdarzać, i to nie jest kwestia, że tobie się to nie przytrafi, tylko to naprawdę jest kwestia, kiedy ci się to przytrafi. I teraz dużo tych nowych osób, które dopiero przychodzą na rynek, zazwyczaj mają coś takiego jak szczęście początkującego. I naprawdę, jeżeli coś takiego ci się przytrafi, wrzucisz gdzieś tysiąc złotych, zarobisz 10 tysięcy. To zabierz 50-70% tego profitu i w ogóle wypłać z giełdy, bo w 99% przewalisz to wszystko przez głupie ruchy, przez to, że znowu uda ci się powtórzyć to, co ci się przytrafiło jako szczęście. I to działa, bo mi też się to przytrafiło parę razy, że wpłaciłem, zarobiłem, a potem wszystko przehulałem. Tak samo jak wpłacasz siano, i ktoś ci mówi, no to wpłać tyle, ile możesz stracić. To też już umówiłem ostatnio. Po co wpłacać gdzieś pieniądze, żeby stracić? Ty wpłać tyle, ile chcesz uznać, że możesz przeznaczyć, wydać na naukę, na zdobycie doświadczenia, na poznanie swoich emocji, na tego co ty chcesz tutaj osiągnąć i jak chcesz do tego podejść. Jeżeli ja bym tu wpłacał pieniądze, bo chcę je tracić, to ja dzisiaj nie mam za co jeść. A ja zaczynałem w internecie od 100-200 dolarów. Które na początku traciłem, ale byłem na tyle uparty i zawzięty, że znajdowałem coraz to lepsze rzeczy, które czy na farcie dało mi to pozarabiać. Dziś mam całkiem inne do tego podejście. Ja wiem, że ktoś może podejść z takiego poziomu do tego, że no ale ja nie mam co stracić, ile to ja mam do stracenia, to ja będę ryzykować. I jasne, ryzykuj, tylko zawsze miej z tyłu głowy, że powinieneś mieć zabezpieczenie, jakąś poduszkę, coś, żeby się całkowicie nie wyzerować, bo jeśli. Zmiecie cię z planszy, to ciężko jest później się podnieść i wrócić na ten rynek, bo do tego, że straciłeś pieniądze, straciłeś zaufanie, podchodzi jeszcze bardzo potężny strach, że znowu stracisz, i to potem jest bardzo ciężko yy, przezwyciężyć. Osoby, które tracą na tym rynku majątki, bardzo ciężko się z nim podnieść, i tu nie chodzi tylko o rynek krypto, ale o jakiekolwiek inwestycje. Nie każdy jest. Z umysłem przedsiębiorcy, który jest obyty z tym ryzykiem, wie, jak z tym działać, go to kręci i jest to dla niego paliwem. Bo znam wiele osób, które chciałyby zaryzykować, ale strasznie się boją. Najlepsze, ma oszczędności ktoś na przykład na dwa lata do przodu, życia, a on boi się zaryzykować nawet 5% tego. I teraz, co, co tu jest? Co jest mądre z waszej perspektywy? Zaryzykować czy nie zaryzykować? Zaryzykować, bo mogę zarobić, czy zaryzykować, bo wiesz, że stracisz? Ja wolę ryzykować i mieć perspektywę, że jeśli podejdę do tego z głową, to da mi to ewentualnie zarobić, ewentualnie zamrożę te środki na jakiś czas, ale się też czegoś nauczę, nabędę doświadczenia. A jeśli tu przychodzisz, żeby stracić, to traktujesz to jako grę, zabawę, hazard i tak to się potem kończy. Zresztą ostatnio zrobiliśmy test na naszej grupie: parę osób odpaliło sobie konta na lewarze. No, i zadałem takie pytania: kto sobie połamał paluchy na tym? Bo ja w ogóle tam dźwigni nie dotykałem. No, jakby nie powiedzieć, to chyba 90% tych osób utopiło, albo przynajmniej jest na zero, gdzie parę osób udało im się zarobić, plus mamy taką jedną osobę, która tam ciągle systematycznie sobie generuje jakieś zyski, ale też przeszła bardzo dużą drogę i samoświadomości nabrała, jak to się robi. To nie jest takie proste. O, widzę, że tu się coraz więcej komentarzy pojawiło. Czyli dobrze, że robimy live. A to co, lecimy live tak jak ostatnio u Majka Satoshi, 4 godziny? U Majka, ostatnio live u y 4 godziny, nie? To, to, to jest w ogóle masakra. Wiem, tak. Próbuję go obejrzeć, bo tam niektóre kwestie są dość ciekawe. Dobra, patrzę nie, rzeczom, nie. Niektórym ludziom jest wolno prawie wszystko, a niektórym jest niewolno, mimo że to jest to samo, to. Są różne też określenia, no to co wolno, a co nie wolno. U mnie jest 70% środków w Cold Wallet. No i powiem Ci, że to jest chyba najrozsądniejsze rozwiązanie, że masz takie podejście do tego. To akurat jest super i moim zdaniem każdy z Was powinien mieć 70% środków na koldwolecie albo na dwóch, żeby też nie trzymać wszystkiego na jednym. Zresztą, jak macie takiego ledżera albo będziecie mieli, to możecie mieć na jednym ledżerze dwa portfele, bo dwa sidy można to przepisywać, uruchamiać, robić tam różne cuda sobie. Kolejny komentarz. Wpisać 500 komentarzy na platformach społecznościowych, nie zapisywać sidów. No to ja ostatnio tego mema wrzuciłem z tym tekstem piosenki. To akurat wiecie, no. Mówię, tam tylko były FTXy, trochę Luny UST i chyba jeszcze Dascoin, także możecie korzystać z tych Sidów i tyle. I tutaj mamy kryptobankier. Ja, jak ktoś jest na rynku kilka lat, to nie ryzykuje już, bo, mu, bo nie musi stabilne projekty wrzuca kasę jak BTC, ETH i zarobi tak 3-5 razy po co więc bo największym kapitali. Tak, powiem Ci, że zgadzam się z tobą. Ale ja na przykład, przez to, że ryzykowałem 70% moich środków, które były poświęcone na to, bo oczywiście najpierw sobie musiałem zbudować mental i ryzykowałem na różne rzeczy, nawet parę razy się wyzerowałem i musiałem zaczynać kolejnego miesiąca od nowa, bo czekałem na wypłatę z etatu, to to dało mi. Obycie z tym ryzykiem. Fakt, nie stałem się może hazardzistą, chociaż wiecie, tutaj też ta linia między hazardem a inwestowaniem jest bardzo cienka, ale pozwoliło mi to zbudować na tyle duży kapitał, że dziś ja go wolę już, tak jak powtarzam, chronić niż ryzykować. I to, że ja ryzykuję gdzieś tysiąc dolarów, to to nie jest wcale dużo w stosunku do tego, co ja mogę zaryzykować i wybieram też, zgadza się, wybieram stabilniejsze projekty, takie, które mają większą perspektywę przeżycia, które nie urosną tam 10 tysięcy procent, ale pomnożą na przykład mój kapitał razy dwa, razy trzy i mam poziom wyjścia, ale dla sportu, dla fanu, w sumie dla też tej adrenaliny wrzucam sobie po mniejsze kwoty w różne wynalazki, czy tak jak ostatnio na przykład w sierpniu kupowaliśmy projekt KASP, Możecie sobie zobaczyć, jaka jest jego cena. My na nim zarobiliśmy dzisiaj, można powiedzieć, chyba z 600%. Także takie rzeczy też się dzieją, i to nie jest tak, że to jest wzięcie aż dużego ryzyka, czy tam ryzyka finansowego, ponieważ jeśli masz łeb na karku, to wiesz, jak z tym rozgrywać. No i na przykład mogę Wam powiedzieć, 1 August 2022, kasp kupiony. 640% na tej pozycji jest zysku i to pozycja jest długoterminowa. Ja po prostu sobie wkład ewentualnie wyjmę i resztę trzymam. Tak jak z trastuoletem, poczekam rok, dwa, i znowu za rok, dwa możemy zobaczyć, kto ile zarobił na kryptowalutach, kto jak ten rynek rozegrał. Ewentualnie jestem gotowy stracić wszystko, bo jeśli ten rynek upadnie, jeśli wprowadzą CBDC, jeśli te wszystkie teorie się spełnią, to nie będzie nic i tak jak Kononowicz mówi, nie będzie nic i nie będzie niczego. Także naprawdę z, z rozsądkiem do tego wszystkiego podchodźcie i nawet jeśli tutaj jeszcze bym do Ciebie, kryptobankier, yy, nawiązał, nawet jeśli masz ludzi wokół siebie, którzy mają pieniądze, ale nie rozumieją z czym się je kryptowaluty, to często gęsto jest tak, że oni mówią, no to ja tam wrzucę 10% oszczędności, niech to powiedzmy jest kwota 100 tysięcy złotych. Tak, ma ktoś banieczkę i wrzuca sobie 100 tysięcy złotych. I do momentu, gdy wszystko idzie w porządku, on będzie się cieszył, ale jak spadnie mu kapitał o 20%, o 30%, to już nie będzie się tak uśmiechał, i to potem zaczyna się walka ze swoimi myślami, z głową, z emocjami, a jak jeszcze on widzi, że no, spadło o 30% na Bitcoinie cena i ty dokupujesz, no bo sobie uśredniasz cenę na długi termin, a on zaraz ma wziąć kolejne 30 koła i wrzucić, bo to spadło, to już potem nie jest tak łatwo. Dlatego tak jak już nieraz to mówiliśmy, trzeba mieć strategię na to. DCA tu się bardzo dobrze sprawdza. Zresztą to mamy rozpisane na Discordzie. I jak to rozgrywać i to się sprawdza wielu osobom, bo te strategie nie są gdzieś tam nasze Autorskie. Może to jest przystosowane do nas, to, co my korzystamy, to jak Kuba to czuje. On to każdy to powinien zbudować pod siebie, ale być tego świadomym, że tu, tu nie przychodzisz po szybkie pieniądze. Bo jak przyjdziesz po szybkie pieniądze, to jedyne, co możesz zrobić, to szybko możesz tu stracić, ale na pewno nie zarobisz. I chyba to na tyle. Napiję się teraz z mojego muminkowego kubka. W ogóle za niedługo otwieram sklep z takimi kubkami. To jakbyście chcieli, muminki, tu tylko chyba bitcoina muszę nadrukować. Michał. Nie kubek, kubek, to jest, to jest taki gorczek, jak babcia miała kiedyś, to w takim gorczku albo w więzieniu w takim wpiją. Liza nie z muminkiem, jest muminkiem, nie? Ale Liza, Liza. 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 Liza, jest, Liza jest panką muminków, dlatego zajmałem je dzisiaj kubek. A znaczy, ten garnek, no to faktycznie jest metalowy. Napiszcie w komentarzach, kto z was lubi Muminki. To może, może będzie drugi ledżer do rozdania. Muminki są fińskie, nie? Tak. Jedna, jedna z fajnych bajek. To jeszcze taka, wiesz, edukacyjna, a nie jakieś tam y, Sponboby, czy co to tam jest. Dobra. O, a kto co? Jeszcze co chciałaś Kuba powiedzieć? Ja ich nie lubię. Spongeboba nie lubisz? Nie, Muminku. Znaczy, ty... czy nie? Ach, bo ty już jesteś młodszy od nas, my to stary... Bo się boisz znało. buki? Bój się buki no, ale swoją drogą Spongeboba też nie lubię. Uważam, że to jest spierdolona bajka. Za przeproszeniem. Jakby miała Buka, włosy, to wygląda jak ten gościu z FTX, nie? W sumie. Ciekawe, czemu się tego nie bali. Dobra, koniec tego, tego. Dziękujemy wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że wyciągniecie jakieś e, pozytywne tutaj wnioski z tego live'a. No i widzimy się na social mediach. Czekamy na retweety, e, rozdamy Ledgera. Widzimy się oczywiście w Berlinie z tymi, którzy tam będą, no a z tymi, którzy wiedzą gdzie, to widzimy się tam, gdzie kto wie, ten wie. Trzymajcie się. Hej. Trzymajcie.